Niemcy więc spodziewają się wojny z Rosją. W razie takiej wojny warto było mieć Polaków po swojej stronie. Następuje więc taki krótki okres, kiedy Niemcy szukają porozumienia z Polakami, kiedy Niemcy są otwarci na polskie postulaty, polskie oczekiwania. Na wieść o rewolucji w Berlinie w Poznaniu 20 marca powstał Komitet Narodowy. Weszli do niego przedstawiciele różnych nurtów polskiej opinii publicznej, jest uważany wówczas za radykała Walenty Stefański, jest powiązany z Towarzystwem Demokratycznym Polski, Jędrzej Moraczewski, jest Gustaw Potworowski, wielkopolski konserwatysta. Czyli Komitet Narodowy skupia właśnie całą polską opinię publiczną, różne jej nurty. To, co nie udało się na emigracji, zjednoczenie emigracji, w poznańskim się udało. Podobne komitety powstają w całej Wielkopolsce. 24 marca król Polski Fryderyk Wilhelm IV wyraża zgodę na reorganizację Wielkiego Księstwa Powstańskiego. Powstają polskie oddziały zbrojne, na czele których stoi przybyły z Berlina Ludwik Mierosławski. Nastroje, jakie panowały w Wielkopolsce pod koniec marca 1838 roku. Dobrze wyraził Ludwik Mierosławski, w napisanym wówczas wierszu do Pisał w nim, Do broni ludy. Powstańmy wraz, i bratniom sobie podajmy dłoń. By zrzucić jarzmo, już nadszedł czas Wieńcem wolności ozdobić skroń. Tych, co z sekwany kosztują wód, i tych, co wisły zalegli brzeg, i tych z nad nieszczęsny lud. Niech XIX połączy wiek. Komitet Narodowy ogłosił zrównanie wszystkich stanów. Zapowiedział ulgę w spłatach uwłaszczonym chłopom. Proces uwłaszczenia w Wielkopolsce był rozpisany na długi lata. Wielu chłopów było uwłaszczonych, ale byli jeszcze tacy, którzy pańszczyznę odrabiali. Tym obiecano uwłaszczenie. Obiecano opiekę bezrolnym. A tym, co w razie potrzeby staną pod bronią dla wywalczenia Polski, nagrody. Czy to uwolnienie od czynszów, czy to w gruntach. Żydom Komitet Narodowy zapowiadał korzystanie z pełnych praw obywatelskich. Komitet Narodowy, jak widzimy, stara się pozyskać dla sprawy polskiej chłopów, stara się pozyskać dla sprawy polskiej Żydów, natomiast narasta niechęć do działalności Polaków ze strony mieszkających w Wielkopolsce Niemców. Jednak bardzo szybko się okazało, że wojny z Rosją nie będzie, że car Mikołaj nie śpieszy się do interwencji, że Francja i Wielka Brytania robią wszystko, żeby do tej interwencji nie doszło. Skoro groźba wojny z Rosją została zażegnana, to w kręgach rządzących w Niemczech zaczyna dominować stanowisko, że Trzeba wycofać się z ustem na rzecz Polaków. Trzeba, mówiąc językiem potocznym, z Polakami zrobić porządek. Pruski polecił, aby dowodzący Wojska Miejskiej w Wielkopolsce, generał Fryderyk Kolomb, zlikwidował polskie oddziały. Polacy, zdając sobie sprawę z dysproporcji sił, zgodzili się na zawarcie umowy w Jarosławiu 11 kwietnia, zgodnie z którą polskie oddziały miały się zgrupować w czterech obozach. 25 kwietnia Prusacy podzielili Wielkie Księstwo Poznańskie na dwie nierówne części. Wydzielili Polakom mniejszą część z 26 powiatów, 10 powiatów i część sześciu pozostałych, czyli mniej więcej 1 trzecia Wielkopolski, ta część zachodnia z Giesnem została przydzielona Polakom. Reszta miała być wyłączona spod obiecanej Polakom. Pięć i później 30 kwietnia komitet Narodowy zaprotestował przeciwko tej decyzji, wezwał do rozbrojenia oddziałów uważając opór za daremny i podał się do dymisji. Dzień wcześniej generał Kolomb zaatakował obóz Polski w książu i rozbił go po zaciętej walce. Przewaga wojsk niemieckich nad polskimi była w tym starciu czterokrotna. Te wydarzenia, o których teraz zaczynam opowiadać, nazywa się często Powstaniem Wielkopolski. Dowodzący Ludwik Mierosławski, po klęsce pod książem, skoncentrował pozostałe polskie oddziały. Jak możemy przeczytać w leksykonie Bitwy Polskiej, miał 2700 kosynierów strzelców i jazdy. Mierosławski skoncentrował żołnierzy w Miłosławiu do którego zbliżała się kolumna wojsk pruskich, generała Blumena, licząca około 5000 tysięcy żołnierzy. W pierwszej fazie bitwy słabsze siły polskie zostały wyparte z miasteczka i zajęły pozycję po obu stronach szosy. W drugiej, po otrzymaniu posiłków, Polacy przeprowadzili pomyślny kąt uderzenia wzdłuż osi drogi, uprzedzili szarżem pruskiej jazd i wdarli się do miasteczka. Prusacy zostali zmuszeni do odwrotu. Jednak wyczerpane walką oddziały powstańcze nie były zdolne do pościgu. Mamy więc sukces. Mamy więc potyczkę zakończoną zwycięstwem. Po bitwie pod Miłosławiem Mierosławski opanowuje Wrześnię. 2 maja dochodzi do kolejnej bitwy. Pojawia się nowy oddział wojsk pruskich liczący 1800 żołnierzy, którym dowodził generał Adolf von Hirschfeld. Mierosławski zagrodził Prusakom drogę podsokołową. Powstańcy podzieli się na kilka oddziałów i zorganizowali punkty oporu, gdzie mieli się skutecznie bronić. Wymiana ognia przechodziła się walkę bezpośrednią, bo do ataku ruszyła pruska kawaleria. Polscy kosynierzy, którymi dowodził Ludwik Oborski, skutecznie odparli pruską szarż. Kosynierzy ponieśli jednak duże straty. Do starcia włączyły się jednak formowane pospiesznie chłopskie oddziały z pobliskich wsi, które zmusiły żołnierzy pruskich do rozproszenia i uniemożliwiły im koncentrację w jednym miejscu. Jednocześnie polscy łani obeszli Sokołowo, dostając się na tyły pruskie i zadali przyjaciółowi znaczne straty. Wieczór zmusił obie strony do naprzestania walki. Sytuację wykorzystali Niemcy i wycofali się z Ponabitów. Bitwa pod Sokołowem była najkrwawszym starciem powstania Wielkopolskiego. Szacuje się, że Polacy stracili 300 zabitych. Zachęceni sukcesem chłopi zorganizowali ruch partyzancki w tej części Wielkopolski. Mierosławski planował uderzenie na gniezdo. Do tego uderzenia nie doszło, bowiem większość oficerów uważała, że walka jest daremna, że nie ma szans na zwycięstwo. W tej sytuacji 9 maja we wsi bardzo podpisano kapitulację kończącą powstanie Wielkopolski. Mirosławski został aresztowany, przeciedział jednak w więzieniu tylko dwa miesiące, bowiem dzięki interwencji francuskiej odzyskał wolność. Włączył się później wydarzenia Wiosny Ludów na Sycylii, ale o tym... Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych Facebook i Twitter. Użytkownik Barzanin1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.